Czołem, nazywam się Marcin Dorociński. W dzisiejszym podcaście Pod Prąd moim gościem będzie Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, panie Marcinie. Czym się zajmuje Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych? Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych powstała w 2016 roku i próbujemy podpowiadać, czy to rządowi, czy to samorządowi, w jaki sposób mogłaby albo powinna przebiegać transformacja sektora transportu, żeby ten transport w Polsce i w Europie był jak najbardziej przyjazny środowisku. To jest może najbardziej ogólne opis tego, co staramy się robić. A przekładając to na konkrety, rozmawiamy z samorządem na przykład o strefach czystego transportu, rozmawiamy o tym, że autobusy na gaz to chyba nie jest środowiskowe rozwiązanie, że jednak trzeba promować autobusy na prąd, czy kupować autobusy na prąd. Rozmawiamy z rządem i mówimy, że system wsparcia do samochodów elektrycznych dla nabywców jest niewystarczający. Przydałby się jakiś, bo jesteśmy na szarym końcu w Europie. Rozmawiamy z producentami, że no nie da rady tak, jak to było, oszukiwać te emisje i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Także i z samorządem, i z rządem, i z biznesem. I doradzacie w każdej kwestii. Od aut, dlaczego przewaga elektrycznych jest nad spalinowymi, i o całej infrastrukturze, czyli o tym, jak powinny być rozmieszczone, nie wiem, ładowarki, o tym, co można usprawnić, tak? Staramy się podpowiadać, co można zrobić, żeby ta transformacja następowała jak najszybciej i jak najlepiej. Bo ona jest nieuchronna. Nie zajmowaliśmy się takimi sprawami, gdzie należałoby postawić punkty ładowania, czy stacje ładowania, ale zaproponowaliśmy rządowi kilka miesięcy temu, że należy zmienić taryfę dla tych, którzy świadczą usługi ładowania, bo ona jest tak była skonstruowana, że ta usługa się po prostu strukturalnie nie opłacała. Po tej podpowiedzi Urząd Regulacji Energetyki zaproponował zmianę tej taryfy, więc szukamy po prostu pewnych rozwiązań prawnych, które pomagają rozwojowi tego obszaru biznesowego, czy po prostu pomagają nastąpić, żeby ta zmiana mogła nastąpić jak najszybciej. A jaka pana zdaniem jest przewaga samochodów elektrycznych nad spalinowymi? No, ja myślę, że tych przewag jest cała masa. Na przykład. I zależy, z kim rozmawiać o tej sprawie, dlatego że samochód elektryczny po pierwsze jest bardzo przyjemny przedmiot do użytkowania. Przyjemny dlatego, że jest cichy, bardzo miło przyspiesza, szybko. Nie tylko szybko przyspiesza, mówiąc nie do końca poprawnie po polsku, ale bardzo płynnie ta jazda moment obrotowy jest dostępny od razu. Poza tym, jeżeli mówimy o przyjemnościach, no daje świadomość tego, że to jest jednak no znacznie bardziej ekologiczne niż te większość pojazdów, które jadą równolegle. Więc to jest na przykład element argumentów, ale są argumenty właśnie, nie wiem, środowiskowe. Są samochody, które nie emitują partykuł smogowych. W polskim przypadku, przy naszej sposobie wytwarzania prądu, ta emisja CO2 jest, ale jeżeli porównamy samochód spalinowy i samochód elektryczny, to jeżeli byśmy kupili takie same dwa samochody obok siebie dzisiaj, to samochód spalinowy przez najbliższe 10-15 lat będzie emitował tyle samo albo trochę więcej, bo się trochę zużyje, a samochód elektryczny będzie regularnie z roku na rok mniej emitował, bo po prostu polski system energetyczny będzie się zmieniał. Więc te dwa identyczne samochody, ten będzie się poprawiał, a ten będzie się pogarszał, więc
No tak, a jakie są plusy jeszcze użytkowania samochodu elektrycznego? Bo wielu ludzi boi się, że na przykład o wytrzymałość baterii. Często, a jakie są, producenci dają gwarancję przecież na 10, czasami 8, więcej lat? 8-10 tak lat jest. Producenci dają gwarancję. O wiele wolniej zużywają się elementy eksploatacyjne, takie jak klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe. Silnik jest mniej elementów, nie ma sprzęgła, nie ma elementów takich, które zużywają się w codziennej eksploatacji w samochodach spalinowych. Rozmawiałem z jednym z ekspertów z branży motoryzacyjnej o pewnym modelu samochodu elektrycznego i on mi mówił, że mają problem w korporacji, bo nic się nie psuje. Bo na sprzedaży tego samochodu oni być może robią jakąś minimalną marżę, ale są przyzwyczajeni w korporacji do tego, że bardzo dużą marżę robią na częściach zamiennych. A w tych samochodach nie ma wałka rozrządu, nie ma paska czegoś tam, nie ma rury wydechowej, nie ma skrzyni biegów, nie ma całego szeregu przedmiotów, które lubią się po jakimś czasie zepsuć, a klocki hamulcowe praktycznie się nie zużywają, bo ten silnik hamuje w ten sposób, że produkuje przy okazji energię. Więc producenci samochodów mają kłopot, jak teraz wymyślić ten nowy sposób funkcjonowania na rynku, gdzie tu te pieniądze zarobić. No. To prawda. Dla mnie są jeszcze dwa, które przypominam dosyć często w rozmowach, dwa bardzo silne argumenty przemawiające za samochodem elektrycznym, szczególnie w mieście, czyli samochody elektryczne, w pełni elektryczne, te, które mają zielone tablice rejestracyjne, mogą poruszać się buspasami i nie płaci się za parkowanie. To są dwa bardzo silne argumenty i mnie tylko brakuje silniejszego wsparcia od rządu, co zresztą było obiecywane, czyli dofinansowania po prostu, które jest teraz na poziomie, nie pamiętam, kilkunastu procent chyba. Do tego dofinansowania to może za chwilę powiem, okay. Ale rzeczywiście jazda buspasem może brzmi dość niewinnie, ale w środku dnia, jak trzeba załatwić cztery rzeczy, albo trzy rzeczy, albo nawet dwie rzeczy w środku miasta, to jest naprawdę ogromna różnica, że po prostu człowiek przejeżdża i może nie władować się w te korki, a pamiętanie o płaceniu tych kwitków, bieganie też jest uciążliwe. Więc samochód elektryczny w mieście to jest duża, bardzo duża wygoda. A te zasięgi, które są dzisiaj oferowane przez samochody elektryczne, no w zupełności wystarczają, no bo my dziennie, statystycznie, średnia w Europie to jest 36 km dziennie, w Polsce jest trochę mniej. Więc taki samochód, który ma, nie wiem, 200 kilkadziesiąt kilometrów zasięgu, no to wystarczy, że załaduje raz na tydzień i jeszcze bez żadnego problemu, ale najlepiej, najzdrowiej dla baterii i najzdrowiej dla portfela, to się ładować wieczorem z gniazdka albo w pracy. To jest jeszcze lepiej, bo jeszcze taniej. Ale no nie wszyscy to mogą. Takim pośrednim rozwiązaniem między samochodem spalinowym a elektrycznym jest hybryda lub też hybryda plug-in, taką jak dzisiaj przyjechałem i mam przyjemność od kilku miesięcy już jeździ, czyli Grandland X, który jest samochodem wygodnym, komfortowym, który w trybie elektrycznym może przejechać ponad 50 km, nie emitując też żadnych związków do atmosfery. I jest, szybko przyspiesza, jedzie swobodnie, można odzyskiwać. To jest też fajne, że w trasie, kiedy ten prąd załadowany wcześniej z gniazdka kończy się, jadąc w trasie, używając silnika spalinowego, mogę odzyskać energię i doładować go w czasie jazdy znowu do tych ponad 50 km i wjeżdżając do miasta, na przykład znowu przełączyć się tylko na prąd i poruszać się bezgłośnie, słuchając muzyki lub też po prostu ciszy i przemieszczać się z miejsca na miejsce. No, ja z kolegami z tak zwanego sektora motoryzacyjnego prowadzę dyskusję, czy hybrydy to są samochody elektryczne i ja mam osobiście wątpliwość. Hybrydy plug-in, tak. Mhm. Hybrydy te zwykłe, no to jest przełom technologiczny z 95 roku, ile dobrze pamiętam. Zeszły wiek, to są po prostu trochę bardziej sprawne samochody spalinowe. Ale hybryda plug-in
wydaje mi się dzisiaj chyba najlepszym z możliwych rozwiązań. Sam dzisiaj poruszam się podobnym samochodem, bo to daje komfort jazdy samochodem elektrycznym na co dzień w mieście, a daje też to poczucie swobody i zasięgu. No tak, ale taki samochód jest idealny, kiedy musimy pokonywać duże lub też bardzo duże odległości, bo możemy się poruszać na przykład na prądzie po mieście, a jadąc dalej możemy korzystać ze stacji benzynowych. Natomiast do miasta tyle jest tych plusów w samochodzie elektrycznym, że rzeczywiście wydaje się, że nieuniknione jest wprowadzenie, odchodzenie od źródeł, od bogactw naszych, czyli od węgla, od ropy, musimy odchodzić. I moim takim samochodem marzeń elektrycznym byłby taki, który miałby baterie słoneczne już takiej technologii, które byłyby na przykład na dachu i skorzystając z tych ze słońca, czy też z jasnej pogody, z jasnego dnia, doładowywałby się na tyle, że nie potrzebowałby kompletnie korzystania z gniazdka. Czyli już byłby w ogóle wolny od emisji, wolny od uzależnienia od węgla, czy też od innych... Ja myślę, że do tego może kiedyś dojdzie, może nie, ale podobnym rozwiązaniem byłby samochód elektryczny i posiadanie paneli fotowoltaicznych na własnym dachu. To oczywiście nie dotyczy wszystkich, bo w mieście w większości mieszkamy w dużych kamienicach albo w blokach, ale te osoby, które mieszkają trochę poza miastem, czy w ogóle poza miastem, mogą sobie pozwolić na ten luksus wytwarzania prądu, albo za chwilę będą mogli sobie pozwolić, bo te ceny spadają z roku na rok. I ta wizja, że kupię sobie samochód i już nigdy nie pojadę na stację benzynową po benzynę, tylko może po hot dog albo Coca-Colę, to jest naprawdę bardzo sympatyczne. Zwłaszcza, że ten prąd z mojego własnego dachu będzie mnie kosztował zamontowanie paneli, ale potem już nie ma tego codziennego wysiłku. No dobrze, ale mając taki samochód elektryczny i nie mając dostępu do gniazdka gdzieś w okolicach domu, czy ma pan wiedzę, ile jest punktów ładowania w Warszawie lub jak one są rozmieszczone? Czy są, jest kilka aplikacji, które pomagają w znalezieniu tych punktów i korzystaniu z tych ładowarek, prawda? Są sklepy duże czy stacje benzynowe, które udzielają takich ładowarek? W większości dużych centrów handlowych taka możliwość jest. Jest kilka miejsc, tak? W tych tak zwanych galeriach handlowych to można znaleźć takie miejsca. Jest kilka miejsc, które Innogy rozłożyło razem z carsharingiem, który wprowadza. Ten sektor, tak jak powiedziałem przed chwilą, rozwijał się bardzo powoli, bo był strukturalnie niedochodowy. Mam nadzieję, że po tych zmianach legislacyjnych teraz to zacznie się opłacać, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała w Parlamencie Europejskim, że do 2030 roku chce, żeby w Unii Europejskiej było 1 000 000 punktów ładowania. To znaczy, że część z tego miliona, nie 1/27, tylko odpowiednio więcej, bo jesteśmy dosyć stosunkowo dużym krajem, będzie musiało wylądować w Polsce. Czyli polski rząd będzie musiał zadbać o to, żeby te punkty ładowania się pojawiły. Bo o ile w miastach jest łatwiej, jest tych punktów stosunkowo dużo, szczególnie w tych dużych miastach, nie wiem, jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, o tyle na trasie jest chyba trochę trudniej z tym, prawda? To jest inwestycja, która zasadniczo powinna się kiedyś spłacać, więc te firmy, które dzisiaj wchodzą z takimi instalacjami, z takimi inwestycjami, to są dwa zasadniczo modele. Są firmy, które korzystają z dotacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po prostu za publiczne europejskie pieniądze umożliwiają powstanie sieci głównie na trasach przelotowych. No a w innym przypadku to są projekty komercyjne, które są lokowane w tych miejscach, w których jest prawdopodobne, że ten obrót przy nawet bardzo płytkim rynku, takim jaki mamy dzisiaj, jednak może następować. To wraz z rozwojem, wraz z sprzedażą samochodów elektrycznych i ich popularyzacją to będzie oczywiście rosnąć. Ja myślę, że taki przełom będzie w najbliższych miesiącach, w przyszłym roku. Ta sprzedaż będzie bardzo postępować. To
powiedzmy jeszcze, przypomnijmy, nazwijmy jeszcze raz, możliwości ładowania samochodu elektrycznego w mieście, czyli po prostu z gniazdka, czy to w garażu, czy to w garażu wspólnym, czy w jakimś miejscu, gdzie mamy dostęp do swojego gniazda ładowania, zwykłego prądu, gdzie zazwyczaj to trzeba, nie wiem, kilkanaście godzin, żeby naładować z takiego zwykłego gniazda, prawda? Jak popatrzeć na statystyki z takich rynków najbardziej rozwiniętych, no, przysłowiowej Norwegii czy Holandii, to można narysować taką piramidę, która wygląda mniej więcej w ten sposób, że 60% wszystkich sesji ładowania, całego ładowania, jakie się odbywa, to przeważnie się odbywa w domu. W najbardziej naturalne. Przyjeżdżam wieczorem z pracy, samochód stoi przez 8-10 godzin w jednym miejscu, wkładam wtyczkę do gniazdka, to jest wtedy najtaniej. I najbardziej bezpieczne dla baterii, to powolne ładowanie. Że wieczorem włączamy i rano odłączamy, wsiadamy, mamy pełną baterię. Jak się mnie ktoś pyta, jak długo ja ładuję samochód, to przeważnie odpowiadam coś mniej więcej 10-15 sekund, bo wkładam wtyczkę jedną w samochód, drugą do gniazdka. I sobie idę i potem jeszcze rano muszę powtórzyć tą czynność, tylko w drugą stronę. Razem pewnie z, no, pół minuty pewnie. A samochód sobie stoi, ładuje i wtedy taki prąd mnie kosztuje tyle, że 100 kilometrów można przejechać za jakieś 7-8 zł. To jest najbezpieczniej, najtaniej dla portfela i najlepiej dla baterii. 30% statystycznie to są osoby, które się ładują w ogóle najtaniej, czyli w biurze. No bo wtedy już jest bardzo fajnie, bo to już nie ja płacę, a minister finansów też się jeszcze nie przyczepia do tego. I te 10% ostatnich to są te sesje komercyjne na trasach przelotowych, w jakichś miejscach takich komercyjnych, z tym, że ten akurat segment jest najbardziej atrakcyjny dla inwestorów, bo tam się największą marżę robi, ale dla konsumentów, czyli dla nas, użytkowników, no to wtedy te ceny są stosunkowo wysokie. Nie są wyższe, żeby nie było, niż ceny na stacji benzynowej, ale to jest no, najdrożej. No tak, ci, którzy chcą szybciej ładować swój samochód, bo to przynajmniej o połowę albo o dwie trzecie skraca się czas ładowania, mogą użyć wallboxa, czyli takiego urządzenia, które jest jakby ładowarką, która z większą mocą ładuje te nasze baterie w samochodzie i wtedy to trwa kilka godzin, a nie 10 czy kilkanaście, czy też tam 3, 4, 5 w zależności od baterii, od tego wallboxa. To jest oczywiście bardzo fajne rozwiązanie i niektórzy producenci samochodów oferują to albo razem z samochodem, albo pomagają to zainstalować. Także to rzeczywiście jest fajne. To wymaga w niektórych wypadkach podwyższenia standardu instalacji w domu, czyli tak zwanej tej trzeciej fazy, czy jak to się tam nazywa, ale to wymaga czasami pewnych zabiegów, ale znowu jest dużo szybciej niż te najbardziej powolne z gniazdka. A propos szybkiego i bezpiecznego ładowania, bo są takie różne fakty i mity, czy bezpiecznie jest ładować samochód elektryczny w deszcz? Ja ładuję i w deszcz, i w słońce. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, żeby mnie prąd kopnął, czy to z samochodu, czy z gniazdka. No, są bezpieczniki w domu, są odpowiednie bezpieczniki w samochodzie. Nie słyszałem o takim jakimś zdarzeniu nieszczęśliwym, żeby tu się mogło coś wydarzyć. No jednak z prądem mamy do czynienia od ponad 100 lat i jakoś żyjemy. Te samochody oprócz tego, że są bezpieczne, to są coraz ładniejsze. Ja bym jeszcze dodał to, że te samochody coraz bardziej przypominają samochody, no bo ten Opel Corsa, o którym pan mówił przed paroma minutami, to no wygląda jak naprawdę samochód. Ładny, zgrabny samochód. I nie trzeba mieć takiej potrzeby wyróżniania się specjalnie i robienia jakichś dziwnych, estetycznych zabiegów, żeby się poruszać po mieście, więc to jest fajne, że to są naprawdę samochody. Tak, a już niedługo wychodzi Mokka E i to dopiero będzie seksowny samochód. No to zamawiam się na kolejną rozmowę. Dobrze, i na jazdę. A na jazdę przede wszystkim. W
warto sobie to przypominać, że jest wiele elementów eksploatacyjnych, które nie zużywa się tak szybko jak w samochodach spalinowych, czyli klocki hamulcowe, tarcze, tam do, nie wiem, ponad 100 tysięcy, 200 tysięcy można jeździć na kompletach, które są założone przez producenta. Nie zużywa silnik żadnego oleju, filtrów i tak dalej, a oprócz tego silnik elektryczny jest tak stworzony, że jak go naładujemy, to ma prąd i jedzie na tym prądzie. A jak hamujemy, to odzyskujemy energię. I ja muszę powiedzieć, że to doświadczenie jest akurat, no, bardzo mnie osobiście dotknęło, czy dotyka, bo jak jadę samochodem elektrycznym i hamuję, to wiem, że ta energia jest wykorzystywana do naładowania baterii. A jak przesiadam się do samochodu spalinowego, co mi się jednak czasami wydarza, to potem mam takie wrażenie, że to jest ta energia, która ucieka i w ogóle, no, idzie w gwizdek, bo nic z tą energią, którą zahamowałem, i z tym paliwem, które mi posłużyło do rozpędzenia samochodu, już nic się więcej nie zrobi. Więc to jest miłe, że to się, tą energię można odzyskać, a i potem jeszcze przejechać dodatkowy kilometr, 2, 3, 4. To jest naprawdę fajne. I co więcej, samochód elektryczny, jak stoi w korku, to nie zużywa energii, a jak hamuje w korku, to ją odzyskuje. Więc paradoksalnie w mieście on jeździ w większe odległości niż w trasie. Tak jest, niż poza miastem. I jest wielu fanów w całej Polsce ekodrivingu i myślę, że taki ekologiczny, elektryczny ekodriving to może być wyzwanie, bo im rozsądnie jedziemy, im mądrzej jedziemy i dysponujemy tym odzyskiwaniem energii, tym dalej po prostu możemy zajechać. Tak, to naprawdę jest duża przyjemność, bo on jeszcze ma taki wskaźnik, który pokazuje, zużywasz energię, ładujesz energię. To jest, ja na to muszę powiedzieć, zwracam uwagę praktycznie bez przerwy. Ja też. Porozmawiajmy o przyszłości, zaczynając od teraźniejszości. Ile jeździ pojazdów elektrycznych po Polsce? Dzisiaj w Polsce jeździ około 8 tysięcy samochodów elektrycznych. Jeżeli za elektryczne uznajemy samochody, które są tak zwane bateryjne, czyli tylko z prądem zgromadzonym w bateriach, i takie, jak mówiliśmy przed chwilą, hybrydy plug-in. Takie, które mają i silnik spalinowy, i silnik elektryczny. To jest bardzo mało. Jesteśmy chyba trzecim od końca krajem, jeśli chodzi o popularność w Europie, tak? W Europie tej sprzedaży samochodów elektrycznych. Tak jest niestety dlatego, że mamy bardzo ciekawy rozjazd między tym, co administracja opowiada, że pomoże, że jesteśmy liderami, że tam zaraz, nie wiem co, milion i tak dalej samochodów elektrycznych, a realnym działaniem. System, który został zaproponowany w Polsce, był jednym z najbardziej szczodrych w Europie. Nawet koledzy z różnych krajów i z Brukseli specjalnie dzwonili, żeby się upewnić, czy naprawdę będziemy dopłacać 36 tysięcy złotych do samochodu i tak dalej. To były bardzo szumne zapowiedzi, one trwały. Bo to wtedy stanowiło chyba takiego małego auta elektrycznego jakieś 30%. Tak, jedna trzecia samochodu będziemy dopłacać. I przez wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć ponad rok, czy nawet dłużej, około 2 lat, takie opowieści były snute. No ale potem ten system został zredukowany o 1/3, funkcjonował przez miesiąc, a teraz go nie ma. Więc teraz jest jakiś... Ale nie ma w ogóle tego systemu, czy są jakieś dopłaty? Znaczy jest ustawa, są rozporządzenia, ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zakończył nabór wniosków i nie ogłosił i nie powiedział, kiedy będzie można następne wnioski składać. Aha. W związku z tym jesteśmy w takim śmiesznym miejscu, że w zasadzie na papierze wszystko wygląda fajnie, tylko że w realu no, jest Ale trudno. To co możemy zrobić my jako obywatele? Czy to jest też robota do wykonania poprzez pańską fundację, czy? No my, że tak powiem... Apelujecie. Mówimy, tłumaczymy, pokazujemy wykresy, no jak właśnie. W Norwegii tyle, w Holandii tyle, w Słowacji tyle. I to się sprawdza, to działa.
A w Polsce, gdzie jest ta Polska? Na tym wykresie nie widać. Więc to widać na dużych cyfrach, to widać na wykresach, jak niestety to działa. Ale ja jestem optymistyczny w tym sensie, że oczywiście system wsparcia publicznego dzisiaj jest konieczny, żeby ten rynek się mógł normalnie rozwijać. Natomiast regulacja europejska, rozporządzenie dotyczące emisji CO2 z samochodów jest tak skonstruowana, że producenci samochodów będą za nami klientami chodzić i będą nas zapraszać do tego, żebyśmy kupowali samochody. I ta regulacja jest tak ułożona, że zyski, które ci producenci uzyskują ze sprzedaży samochodów spalinowych, muszą subsydiować sprzedaż samochodów wewnętrznie, korporacyjnie, sprzedaż samochodów elektrycznych. Bo muszą po prostu wyrobić pewien procent sprzedaży, jest założony, który muszą sprzedać. A te regulacje z roku na rok są ostrzejsze i w związku z tym... I wymuszą na producentach to, że to się wyrówna. Ja myślę, że to się nie tylko wyrówna, ale ja myślę, że za niedługo w ogóle nie będzie sprzedawany. Samochody elektryczne będą wyłącznie wśród samochodów nowych sprzedawane. Spodziewam się, że ta idea neutralności klimatycznej, którą Europa przyjęła w grudniu w zeszłym roku, spowoduje w ciągu najbliższego czasu, że Europa zdecyduje, że od 35 roku po prostu nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Kropka. Tak myślę, że takie decyzje będą zapadały, bo to musi być coś w rodzaju 35 roku, bo normalnie samochód się przyjmuje, że on żyje około 15 lat, więc jeżeli w 50 roku mamy już jeździć nieemisyjnie, a tak myślę, że powinno być, no to trzeba kiedyś przestać sprzedawać spalinowe. No tak, bo tutaj dochodzimy do wniosku, że właściwie jakbyśmy nie kochali samochody, jakbyśmy nie uwielbiali nimi jeździć, to trzeba będzie się z nimi pożegnać, bo Ziemia tego wymaga, bo nasza planeta tego po prostu już nie udźwignie. Ale wracając do liczb, to jak pan myśli, najbliższe 5 lat, jak to może się zwiększyć w naszym kraju, ta liczba samochodów elektrycznych? Ja bym chciał zacząć od tego, że takie ośrodki analityczne w obszarze tej nowej motoryzacji, chyba najbardziej renomowany ośrodek Bloomberg New Energy Finance, wskazuje, że do 2023 roku będzie z oferowanych na rynku 500 nowych modeli samochodów elektrycznych. I to mi mówi, że ta fala nadchodzi. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wątek, którego żeśmy tutaj nie poruszali, to jest kwestia tego, że możemy mieć, albo jest cały szereg osób, które ma wątpliwości co do środowiskowych aspektów produkcji baterii do samochodów elektrycznych. No właśnie. Przez lata było tak, że te technologie rozwijały się głównie w dalekiej Azji i w równie dalekiej, a może trochę bliższej Ameryce, a Europa była z tyłu. W 2018 roku powstało takie stowarzyszenie, czy taki ruch, który się nazywa European Battery Alliance, Europejski Związek Bateryjny, można tak chyba szybko przetłumaczyć, który namówił Komisję Europejską do tego, żeby zajęła się regulacjami, jak te baterie są produkowane, jak są pozyskiwane surowce do produkcji tych baterii i jak te baterie mają żyć po tym, jak się skończy ich funkcjonowanie w samochodzie. Komisja Europejska rozpoczęła bardzo intensywne prace nad regulacjami dotyczącymi budowy, a więc i recyklingu tych baterii. I Europa od zeszłego roku jest pierwszym miejscem, gdzie w baterie się inwestuje i w baterie się produkuje. Największe inwestycje dzisiaj są w Europie. Więc w związku z tym to jest obszar inwestycyjny, technologiczny, który się niezwykle rozwija w Europie. No tak, bo to dotyczy całej gamy pojazdów. To nie dotyczy tylko pojazdów miejskich, te Corsa E, ale dotyczy pojazdów transportowych, czy też do przewozu ludzi jak Zafira E, które niedługo wejdą na rynek, czy Vivaro E, autobusów, ciężarówek i jakby to nie dotyczy tylko pojazdów tych najmniejszych, prawda, miejskich. Polska słynie z tego, że jest zagłębiem produkcji autobusów elektrycznych.
Mamy bardzo duże, chyba największe w Europie inwestycje w produkcję baterii. Zresztą Opel korzysta z tej fabryki LG pod Wrocławiem. Więc myśląc o zeroemisyjnym transporcie, rzeczywiście, tak jak pan mówi, musimy myśleć nie tylko o samochodach osobowych, mniejszych, większych i tak dalej, ale i o autobusach, o ciężarówkach. Tak, o przestawieniu się na cały rynek transportowy, publiczny. Tak, ale to myślę, że to jest tak jak kiedyś, kiedy wymyślono samochód spalinowy, a ludzie używali koni do transportu, tak? Wszyscy mówili, że komu to się, panie, przyda, kto to będzie tym jeździł. A myślę, że teraz to, o czym pan mówił, że musimy zmienić swoje myślenie w związku z rozwojem tej branży, ale też w związku z ratowaniem też planety, no, że nie możemy już emitować tak wiele tych związków gazów do atmosfery, tylko trzeba to zmniejszać. To jest po prostu nieuniknione. To jest absolutnie nieuniknione. Ja bym jeszcze może podrzucił jeden element emocjonalny, no bo jednak tą ropę, którą dzisiaj zużywamy w samochodach spalinowych, importujemy za 12 miliardów euro w rok. No to są pieniądze bardzo konkretne. Jeżeli by te pieniądze zostały w Polsce, to one mogłyby pracować na polską gospodarkę wprost. Wartość elektryfikacji transportu polega na tym, po pierwsze, że to jest znacznie bardziej środowiskowe niż to, co dzisiaj mamy, ale również na tym, że ten napęd elektryczny, poza samym faktem zakupu samochodów, które dzisiaj są może trochę droższe, a skądinąd tanieją, sam napęd jest dramatycznie tańszy. To jest 1/4 mniej więcej, można powiedzieć, kosztu napędu spalinowego. W związku z tym, jak myślimy o zakupie samochodu elektrycznego, to powinniśmy brać pod uwagę nie tylko to, ile on dzisiaj kosztuje w sklepie, tylko powinniśmy się zastanowić, ile on kosztuje w sklepie, plus ile kosztuje to, jak będę go używał, w sensie eksploatacja przez następne lata, tak? Ta ropa, czy ta benzyna nalewana do środka i te serwisy, które będę musiał wykorzystać, to się nazywa TCO, Total Cost of Ownership. W samochodzie elektrycznym prąd to jest właśnie 1/4 w porównaniu z napędem spalinowym, mniej więcej. A tych wszystkich innych spraw, jak serwisy, klocki, wymiana oleju, tam nie ma dokąd nalać oleju. No tak. Tego się nie liczy. Znaczy, tego nie ma. To jest matematyka. No, można porównać sobie właśnie wydatki na paliwo plus elementy eksploatacyjne wobec elektryka, w którym, jak mówiliśmy wcześniej, zużywają się te elementy eksploatacyjne o wiele wolniej. Poza tym pewnych elementów w silniku nie ma. Statystycznie samochód elektryczny to jest 1/3 części mniej. I fajne jest to, że z każdym rokiem niemalże zasięg tych samochodów się zwiększa i że technologie idą tak bardzo do przodu, że być może już za chwilę będziemy ładować ten samochód raz na miesiąc na przykład. Ale ja jestem przekonany, że nasi słuchacze to są osoby, których jeżeli dzisiaj nie używają samochodów, to ich kolejnym samochodem będzie samochód elektryczny, a w najgorszym złożeniu ten drugi następny samochód będzie elektryczny. Ta zmiana jest nie dlatego nieunikniona, że ktoś tak zaklina rzeczywistość i ktoś by tak chciał, ale połączenie jakości produktu, jakim jest samochód elektryczny i przyjemności jego użytkowania z tym, że ten samochód będzie w równej cenie i tańszy w użytkowaniu i w zakupie jak samochód spalinowy, to po prostu się samo wydarzy. Myślę, że to piękna puenta. Dziękuję bardzo. Naszą dzisiejszą rozmowę napędzał Opel, a w przyszłym tygodniu zapraszam na spotkanie z Piotrem Skubałą, profesorem nauk biologicznych, etykiem środowiskowym, ekologiem aktywistą i popularyzatorem nauki. Profesor przedstawi nam kilka niewygodnych faktów o obecnym stanie Ziemi. Warto je usłyszeć, zanim jeszcze nie jest za późno.